Cześć, witajcie dzisiaj w sektorze gości. Moim rozmówcą jest dyrektor TVP Sport Marek Szkolnikowski. Witaj, Marku. Dzień dobry. Dużo się ostatnio dzieje wokół sportu w telewizji polskiej. Coraz więcej praw transmisyjnych, coraz większe oglądalności, duże zainteresowanie ze strony kibiców z całej Polski. Czy rok 2018 był najlepszym rokiem, jeżeli chodzi o historię TVP Sport? Trudno powiedzieć, czy był najlepszym rokiem, bo myślę, że ten najlepszy to dopiero przed nami. Na pewno był rokiem przełomowym, bo przede wszystkim wejście do naziemnej telewizji cyfrowej, czyli sprawienie, że TVP Sport jest dostępny w każdym polskim domu bez żadnych dodatkowych opłat. To było takie przełomowe wydarzenie nie tylko dla telewizji polskiej, ale też dla całego rynku praw sportowych. Coś, co wydawało się niemożliwe, nierealne. Nawet wewnątrz telewizji był dość duży opór, żeby tego nie robić, bo to się telewizji nie będzie opłacać. Okazuje się, że już w tej chwili te wpływy z reklam są na tyle wysokie, że udało nam się zrównoważyć te wpływy z reemisji, czyli ze sprzedaży kanału płatnego, i kapitalna sprawa. Poza tym oczywiście mundial i takie przełamanie też wszystkich możliwych stereotypów, bo często się mówiło o tym, że telewizja polska nie potrafi pokazywać dużych imprez, że przychodzą tylko leśne dziadki, że te studia są mało ciekawe. Okazało się, że zrobiliśmy kapitalną robotę jako zespół. Znalazło to swoje uznanie również na Twitterze, który jest przede wszystkim skupiony na tym, żeby wszystko krytykować dookoła. Okazało się, że przełamaliśmy te stereotypy, pokazaliśmy, że telewizja polska idzie do przodu i że jeśli chodzi o sport, no to jesteśmy w Lidze Mistrzów. A jeżeli chodzi o prawa transmisyjne, wspomniałeś teraz o Lidze Mistrzów, w której jest TVP, wy Ligę Mistrzów też pokazujecie, jest Ekstraklasa, ostatnio Formuła 1, reprezentacja piłkarska właściwie w kilku kategoriach, pokazaliście cały mundial, ale jest bardzo dużo boksu. Macie takie wrażenie, poczucie, że ta oferta dla widza jest już kompletna? Znaczy, to jest najbardziej zróżnicowana ramówka, jeśli chodzi o kanały sportowe, i dokładnie takie było też założenie. My nie chcemy się ścigać z Eurosportem, z Elevenem, z Kanałem Plus, z tymi płatnymi stacjami, tylko chcemy dać widzowi to, co jest najważniejsze z perspektywy polskiego odbiorcy, czyli przede wszystkim występy Polaków na dużych imprezach, na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, i pokazywać ten sport premium, czyli jeden mecz Ligi Mistrzów, Formułę 1, Ekstraklasę. Czy to jest kompletna ramówka? Myślę, że nie, bo to jest cały czas proces ciągły. Na pewno będziemy rezygnować z tych mniej efektywnych praw. Będziemy rozglądać się na rynku, szukać nowych wyzwań i nowych pomysłów. Ale przede wszystkim też chcemy popracować trochę nad własnymi formatami, bo przykład tego cyklu Retro TVP Sport pokazał, że jest ogromne zainteresowanie wydarzeniami sprzed lat, opatrzonymi bardzo ciekawym komentarzem społecznym, kulturowym, co się wtedy działo. Przemysław Babiarz kapitalnie to prowadzi. Zastanawiamy się nad rozpoczęciem współpracy z kilkoma znanymi youtuberami. Chcemy stworzyć format o książkach sportowych, więc chciałbym, żeby ten kanał sportowy, żeby to nie były tylko transmisje i nie tylko programy informacyjne, takie jak Sportowy Wieczór, który codziennie podsumowuje wydarzenia dnia, ale też, żeby o tym sporcie mówić trochę w inny sposób, trochę bardziej intelektualny, trochę bardziej poruszający właśnie wydarzenia społeczne, kulturowe, bo myślę, że widz sportowy jest bardzo wysublimowanym, ale też bardzo inteligentnym widzem, a zadaniem sportu przede wszystkim jest edukować i kształcić. No i teraz możecie bardziej edukować i bardziej kształcić, bo to wejście na multiplex dało wam bardzo duże, nowe możliwości, których wcześniej nie było. Wcześniej w TVP Sport nie można było pokazywać igrzysk, skoków narciarskich, teraz to wszystko jest. Dokładnie tak, no to był ten absurd, jak zostałem zastępcą Włodzimierza Szaranowicza, no to pierwsza rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to jest to, że dużego sportu nie można pokazywać w kanale sportowym. I były trzy wyjścia. No pierwsze to model brytyjski Winston Churchill No Sports, czyli w ogóle nie pokazywać nic. Model niemiecki, pokazywać te najważniejsze wydarzenia, ale tylko z perspektywy od pierwszej do 90 minuty. Albo te prawa eksploatować w zdecydowanie lepszy i bardziej efektywny sposób, czyli zrobić długie studio godzinne, dwugodzinne przed w TVP Sport, później równolegle pokazać dane wydarzenie sportowe w antenie głównej i skupić się znowu na tej długiej analizie w TVP Sport. No, wynikało to z tego, że TVP Sport był anteną płatną. Polski
rynek jest bardzo specyficzny, bardzo nasycony. Jest, jeżeli byśmy policzyli tych kanałów sportowych, to jest 15 czy 16 w tej chwili. W Europejskiej Unii Nadawców, gdzie jestem członkiem Komitetu Sportowego, ludzie łapią się za głowę, że to jest niemożliwe, że tyle, aż tyle jest kanałów sportowych. Więc ta rywalizacja jest ogromna i TVP Sport musiał wydawać ogromne pieniądze, rywalizując o prawa właśnie z Eurosportem, z Elevenem, z Polsatem Sport, z platformą NC+. W tej chwili tego nie musi robić, bo TVP Sport jest po prostu w naziemnej telewizji cyfrowej, jest stacją otwartą. Dzięki temu możemy pozyskiwać prawa łatwiej, możemy pozyskiwać prawa przede wszystkim taniej. O to w tym wszystkim chodzi, no bo telewizja polska jest telewizją polską, ma obowiązki polskie, jest telewizją publiczną, więc te pieniądze trzeba w odpowiedni sposób wydawać i każdą złotówkę oglądać dwa razy, a dzięki temu, że właśnie jesteśmy w naziemnej telewizji cyfrowej, możemy to robić zdecydowanie taniej.